Szczegóły tych założeń zostaną opublikowane dopiero w kwietniu, natomiast na razie zostały opublikowane informacje o trzech głównych obszarach ryzyk, które będą badane. Po pierwsze, będzie to spowolnienie wzrostu gospodarczego, które ma negatywny wpływ na sytuację banków poprzez wzrost wartości niespłacanych kredytów. Po drugie, będą to zaburzenia na rynkach finansowych, które wpływają na spadek wartości instrumentów finansowych posiadanych przez banki, takie jak obligacje skarbowe. I po trzecie wreszcie, będzie to wzrost kosztów finansowania, wynikający czy to z konkurencji o depozyty sektora realnego, czy to też spadku zaufania do banków. Takie są ogólne założenia. W Polsce jest wybrana dosyć szeroka ta grupa banków. Będą one obejmowały bodajże 73% rynku bankowego, także jest to nawet więcej niż minimum wymagane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Ile polskie banki mogą potrzebować dokapitalizowania? Za wcześnie, żeby spekulować na ten temat, ponieważ nie znamy jeszcze szczegółów tego scenariusza. Chodzi, w tym scenariuszu ważne nie tylko są obszary, które będą badane, ale parametry tego scenariusza, a te zostaną dopiero ujawnione w kwietniu. Natomiast bazując na wynikach stres testów przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski i opublikowanych w raporcie o stabilności systemu finansowego, ostatnia edycja była w grudniu, to raczej jesteśmy spokojni, że polskie banki nie będą miały istotnych potrzeb do kapitalizowania, jeśli w ogóle będą jakieś miały. Stres testy mówią nam, czy dany bank będzie mógł bezpiecznie funkcjonować, jeżeli jego otoczenie gospodarcze istotnie się pogarszy. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, jest to ważne dla klientów tego banku, ponieważ jeśli dany bank wypada w stres testach dobrze, to znaczy, że nawet w trudnej sytuacji będzie dla swoich klientów wiarygodnym, dobrym partnerem. Po drugie, są ważne dla, i z tego wynika jakby drugi aspekt, to znaczy stres testy pozwalają identyfikować nadzorcom banki, które potrzebują wzmocnienia, czyli które w trudnych warunkach działania mogą sobie nie poradzić i dlatego pozwalają działać wyprzedzająco. Czyli poprzez na przykład rekomendacje zatrzymania dywidendy, czyli zwiększenia kapitału w banku, zwiększenia ich odporności na zaburzenia.